Dzień dobry, dziękuję bardzo za wprowadzenie, dziękuję Fundacji Ogrodu Libertas za zaproszenie, dziękuję Państwu za przybycie na dzisiejsze spotkanie. Tutaj zostałem poproszony przez organizatorów o wygłoszenie prelekcji na temat własna firma, wielki wyzysk czy wielka szansa. Ja oprócz tego, że mam zaszczyt być prezesem Pafer od niedawna, wcześniej byłem wiceprezesem, to mam od 5 lat własną firmę, działalność gospodarczą, mam własne wydawnictwo i księgarnię internetową. Moja przygoda z biznesem, jak powiedziałem, trwa od 5 lat. To jest konspekt mojego wystąpienia. Na początku chciałbym powiedzieć parę słów na temat fundacji, potem na temat mojej firmy, o swojej przygodzie z biznesem, dlaczego uważam, że biznes ten, który ja reprezentuję, który być może część z Państwa też tutaj, jeżeli są przedsiębiorcy, to też reprezentują. Ponieważ widzę trochę młodych ludzi na sali, to też chciałbym ich zachęcić do tego, żeby spróbowali sił z biznesem. A i na koniec chciałbym powiedzieć, dlaczego ta próba jest dosyć ważna. Na początku, jak powiedziałem, chciałem powiedzieć na temat Fundacji Pafer. Naszym najważniejszym przesłaniem, co tutaj też są materiały nasze, są idee, jest taka ulotka Nie kradnij, jest broszura, które są bezpłatne, są przez kolegów rozdawane. Najważniejszym imperatywem ekonomicznym jest przykazanie Nie kradnij w najszerszym tego słowa znaczeniu. To jest taki motto naszej fundacji. Tutaj można się z tym zapoznać przez naszego założyciela i długoletniego prezesa, teraz obecnie honorowego, pana Jana Hałka. Pafer powstało 5 lat temu, żeby właśnie nie tylko imperatyw, ale wolną przedsiębiorczość, własność prywatną propagować i szczególnie wśród młodzieży, młodych ludzi, żeby zachęcać do tego, żeby w Polsce powstawały nowe firmy, żeby rozwijać przedsiębiorczość, żeby edukować w duchu wolnorynkowego kapitalizmu społeczeństwo polskie. Jest to o tyle ważne, że siła każdej gospodarki bierze się, siła każdego kraju bierze się z siły gospodarki, a jeżeli gospodarka ma być silna, no to musi być to gospodarka wolnorynkowa, gospodarka socjalistyczna, czy gospodarka centralnie planowana, czy z rozbudowanym interwencjonizmem państwowym nigdy nie będzie mogła skutecznie rywalizować z innymi krajami, będziemy mogli stać się liderem, tym tygrysem Europy, którym rzekomo jesteśmy. Pierwsza rzecz, to chciałbym powiedzieć na temat samego kapitalizmu, bo to się wiąże z dużym niezrozumieniem w społeczeństwie, szczególnie w Polsce, bo mówimy, że w Polsce zawodzi kapitalizm, zawodzi wolny rynek, dlatego państwo musi interweniować. Kapitalizm charakteryzuje się własnością prywatną, gwarantuje wolny handel, równość wobec prawa, równość możliwości, czyli jeżeli każdy, ktoś chce założyć daną firmę, chce założyć bank, chce założyć piekarnię, nie ma ku temu żadnych obostrzeń prawnych. Kapitalizm jest systemem, w którym jeżeli dochodzi do transakcji, to nie jest to suma, gra o sumie zerowej, tylko zarówno sprzedający, jak i kupujący, żeby transakcja doszła do skutku, musi na niej zyskiwać. Każdy w kapitalizmie jest kowalem własnego losu. Nie można zrzucać winy na system, nie można zrzucać winy na innych za to, że są jakieś niepowodzenia, gdyż każdy, jego pozycja w społeczeństwie, jego zasobność jest wynikiem jego pracy, jego zdolności, jego pomysłowości tego, jak służy społeczeństwu. Bo kapitalizm to jest tak naprawdę służba społeczeństwu. Jeżeli ktoś dobrze służy społeczeństwu, tworzy coś, co jest potrzebne temu społeczeństwu, to żyje mu się lepiej niż ten, który nie robi nic, bądź robi coś, co jest niepotrzebne. I tutaj też kapitalizm daje tę szansę, że właściwie każdy, niezależnie od własnego kapitału, może zostać, to ten słynny mit od pucybuta do milionera jest możliwy, bo w socjalizmie czy w innym systemie jest to praktycznie niemożliwe, no chyba, że ma się dobre kontakty z władzą, zamówienia publiczne i tak dalej, to pomaga. I o ile tutaj obraz tego kapitalisty, który jest na tym górnym rysunku, prawda, to jest człowiek, który nic nie robi, jest, prawda, tylko liczy pieniądze i o wszystkim decyduje, to tak naprawdę jest obraz zupełnie nieprawdziwy tego kapitalisty, bo prawdziwy obraz jest tego człowieka, który ciężko pracuje, bo kapitalista bardzo ciężko pracuje. I pytanie, czy w Polsce ten system, który przed chwilą o nim mówiłem, to rzeczywiście jest, czy go nie ma. Jeżeli weźmiemy, że są różne kapitalizmy, ja sobie tutaj wybrałem celowo taki podział na 4 rodzaje kapitalizmu. Jest państwowy kapitalizm, to jest na przykład Korea, oczywiście tutaj mam na myśli Koreę Południową i Północną, Singapur, gdzie jest duża doza interwencjonizmu państwowego w życie gospodarcze. Jest oligarchiczny kapitalizm, czyli coś, co mamy we Francji, gdzie jest kilka bardzo dużych firm, na przykład Peugeot, który
jest wspierany przez państwo, to jest na przykład Finlandia, która jest z kolei postawiła na nowe technologie, to jest Nokia, też wspierana przez państwo. Kolejny to jest korporacyjny, to jest dosyć sporo, właściwie cała większość państw Unii Europejskiej. W końcu jest kapitalizm przedsiębiorców. Tutaj do tej pory, mimo wszystko, mimo wielu zastrzeżeń, można powiedzieć, że takim najbardziej zbliżonym ideałem są Stany Zjednoczone wciąż. Pytanie, który z tych współczesnych kapitalizmów reprezentuje Polskę? Ja tutaj sobie pozwolę, że jesteśmy takim trochę państwem homo nie wiadomo, bo wszystkiego po trochu jest w Polsce i mamy trochę państwowego, bo mamy już trochę państwowych firm. Jest trochę oligarchicznego, prawda, chociażby rynek medialny, rynek telewizyjny w Polsce, gdzie jest ściśle reglamentowany. Jeżeli ktoś z państwa by chciał założyć telewizję, no to praktycznie nie ma szans założenia tej telewizji, gdyż rozmawiać ze sobą możemy, natomiast bym chciał to państwo samo przekazać przez telewizję, to musiałbym dostać koncesję, musiałbym spełnić ileś tam warunków. Ktoś by mógł te koncesje w każdym momencie odebrać, więc jest to do pewnego stopnia system oligarchiczny. Korporacyjny, no to mamy masę różnych korporacji, które no najświeższy przykład to jest chociażby korporacja taksówkarzy, która boi się tego, żeby uwolnić ich zawód, żeby każdy mógł wozić ludzi, bo jest to, prawda, obawa przed tym, że spadnie poziom świadczonych usług, a jaki jest teraz poziom tych usług, też jest taki sam, jaki byłby, a może byłby nawet wyższy, gdyby uwolniono to. Czym się jeszcze Polska charakteryzuje, ten współczesny polski kapitalizm, czy wolnorynkowa ekonomia, która rzekomo jest w Polsce, to tym, że drenuje kieszenie podatników, jest ogromna korupcja, kolesiostwo, biurokracja, niezaradność, niechlujność, byle jakość, czyli to coś, co Rafał Ziemkiewicz nazwał w jednej ze swoich książek Polactwem. I to jest niestety czymś, co dławi polską przedsiębiorczość, Polskę powoduje, że jesteśmy w tej sytuacji, co jesteśmy. Z drugiej strony mamy w stosunku i porównaniu z resztą Europy dość dużo młodych ludzi, którzy mają bardzo dużo dobrych chęci, chcą zmieniać Polskę, chcą się bogacić, chcą zakładać firmy, ale państwo im tego nie pomaga. Z czego mamy od 2004 roku, że ponad 1,5 miliona młodych ludzi zaraz po studiach jak wyjechało do Wielkiej Brytanii, do Irlandii, do Holandii, tam zakładają firmy i tam sobie jakoś radzą. Tymczasem w Polsce nie było dla nich miejsca, szkoda. Jakie są jeszcze fakty dotyczące Polski? Mamy 500 000 urzędników, co wzrosło ponad pięciokrotnie przez 20 lat wolności gospodarczej tak zwanej. Mamy ponad 250 dziedzin życia gospodarczego, które wymagają jakiegoś spełnienia warunków, koncesji, reglamentowane są. Najwyższy na świecie podatek najprawdopodobniej mamy od pracy, czyli towar, który powinien być najmniej opodatkowany, jest u nas najbardziej. Ponad połowa polskiego PKB i pieniędzy, które są w obiegu, przepływają przez budżet państwa, więc jeżeli jednym z charakterystycznych cech systemu kapitalistycznego jest to, że państwo ma niewielki udział w przepływie PKB, no to w Polsce, skoro to jest ponad 50%, no to sobie możemy wyobrazić, że żyjemy w jakimś dysonansie. Z jednej strony wmawiają nam, że jest kapitalizm, z drugiej strony połowa pieniędzy przepływa przez budżet. I ostatnia rzecz, która również jest charakterystyczna dla naszego kraju, że z danych GUS-u wynika, że ponad 1/3 PKB powstaje w szarej strefie, co jest o tyle ciekawe, że skoro szara strefa powstaje w konspiracji przeciwko władzom, to skąd ta władza może wiedzieć, że 1/3, a może 1/2 powstaje? Tego tak naprawdę nie wiadomo i to jest nieobliczalne. Ponieważ na sali jest trochę młodych ludzi, chciałbym pokazać taką, to jest screen ze strony internetowej, którą znalazłem, ale tu można przykładów mnożyć. Tysiące ludzi po studiach w Polsce nie może znaleźć pracy. Ponad 200 tysięcy w ubiegłym roku absolwentów wyższych uczelni nie mogło znaleźć pracy, bądź nie znalazło takiej pracy, która by była dla nich satysfakcjonująca zarówno pod względem atrakcyjności tego, co robią w pracy, jak również pod względem wynagrodzenia. Tutaj z kolei mamy kolejkę po pieniądze, ja to nazwałem przed siedzibą parką, może państwo się obiło uszy. W 2011 roku przez tydzień młodzi ludzie koczowali pod siedzibą Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości po to, żeby złożyć aplikację, żeby dostać pieniądze na start własnej firmy. Oczywiście po kilku dniach się stworzyła druga alternatywna kolejka. Dochodziło do przepychanek, do kłótni, bo były dwie, potem się zrobiły trzy listy społeczne. Wszystko po to, żeby dostać pieniądze, ale skąd te pieniądze były? Pieniądze były stąd, że PARP jedynym kryterium, jakim się posługiwał przy podziale kilkuset tysięcy złotych, było to kilkuset milionów złotych, przepraszam. Można było tam dofinansowanie dostać do kilkuset tysięcy złotych nawet na start firmy.
była kolejność złożenia wniosku. Nieważne, czy chciało się produkować ołówki, czy chciało się cokolwiek innego robić, ważna była kolejność zgłoszenia. Nic innego nie decydowało o tym, żeby dostać pieniądze. Ale park działa w ten sposób, o czym pisał przed 150 lat już Frédéric Bastiat, wielki pamflecista francuski. Aby rozdawać pieniądze, najpierw trzeba je komuś zabrać. I to jest to, co widać i czego nie widać w gospodarce. To, żeby park mógł komuś rozdać te pieniądze tym ludziom, którzy stali przed jej siedzibą, najpierw musieli komuś zabrać. Zabrano tym, którym dają pieniądze, bardzo widocznie, bardzo jasno, nagłaśniane jest to widać, natomiast tym, którym zabiera się po cichu. Po drugie, mamy problem tutaj z zachwianiem równowagi rynkowej, bo skąd ci urzędnicy wiedzą, który biznes jest dobry, który rokuje nadzieja, który nie, skoro 99% urzędników nigdy nie prowadziło własnego biznesu, skąd więc znają potrzeby ludności, skąd znają potrzeby gospodarcze, tego nikt nie wie. Tutaj z mojej branży mogę powiedzieć, że park wydał w ciągu swojego istnienia przez chyba 9 lat 145 tytułów książkowych o nakładzie ponad 500 000 egzemplarzy. Pytanie, po co, dla kogo w ogóle te książki, komu one pomogły i czy w ogóle były potrzebne? Tego nie wiemy i nie jest to w ogóle mierzalne przez to, że zostało to z pieniędzy podatników zrobione i w końcu mamy ostatnią tutaj też złą konsekwencję tego, że park się wtrąca do życia gospodarczego, uzależnienie firm, które dostają pieniądze z budżetu państwa, czy też z różnych subwencji właśnie parków, czy Unii Europejskiej, że powstają firmy, które w normalnych warunkach gospodarki wolnorynkowej by nie powstały, gdyż one są nastawione jedynie po to, żeby dostać te dotacje. Po zakończeniu projektów one znikają w większości. I sami ci, którzy się starają o te pieniądze, nie starają się o to, żeby pozyskać konsumentów, nie pozyskać kontrahentów, tylko po to, żeby rozliczyć ten projekt, dostać pieniądze i zakończyć. Dzisiaj na przykład nasza fundacja szukała na październikową konferencję lokalów w Łodzi i w każdym hotelu, który odwiedzaliśmy, w każdym w sali, którą chcieliśmy obejrzeć, odbyła się jakaś konferencja i w każdej sali były to konferencje robione za pieniądze unijne, tam były takie panele, plakaty, że to w ramach powstaje programu innowacyjna gospodarka i tak dalej, i tak dalej. Puste sale były, nikogo na tych salach nie było, więc po co to w ogóle jest? Kto znajdzie nam pracę? No jeżeli już widzimy, że park na krótką metę być może znajdzie, ale to nie jest efektywne, urząd pracy na razie nam nie znajdzie. Znajomi przede wszystkim będą szukać dla siebie lepszej pracy, a nie dla nas. Prawda? Koszula jest bliższa ciału, więc nie ma co liczyć na to, że znajomi będą najbardziej się nami przejmowali, aniżeli sobą. No rząd nie tworzy żadnych miejsc pracy, więc siłą rzeczy nie może nam znaleźć tej pracy, więc najlepszym rozwiązaniem, jakie mi się nasuwa i najlepszą radą dla młodych ludzi, którzy są niezadowoleni z obecnej swojej sytuacji materialnej, z obecnej swojej, w ogóle jeżeli mają pracę, tego co robią, gdzie większość młodych ludzi ma wysokie aspiracje, wysokie mniemanie o sobie, uważają, że ich szef jest głupszy od nich, że zarabiają za mało, no to jest zainwestować w siebie i zostać prywatnym przedsiębiorcą. Wtedy każdy jest szefem dla samego siebie, czyli skoro ktoś młody uważa, że jest na tyle mądry, no to będzie miał najmądrzejszego szefa na świecie, czyli samego siebie. Oczywiście w Polsce, w warunkach polskich obecnie, przedsiębiorczość i prowadzenie własnego biznesu nie jest usłane różami, ale nie znaczy to, że się nie da. I przede wszystkim trzeba spojrzeć na to z perspektywy tego, jak się edukuje w Polsce przyszłych przedsiębiorców, co są wydziały zarządzania. Nasza fundacja prowadzi od kilku lat takie programy, to jest konkurs na najlepsze prace magisterskie z dziedziny ekonomii, magister Pafele. I w tym roku mieliśmy pracę, która została wyróżniona w sposób szczególny. Ona nie wygrała, ale dziewczyna z Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego napisała pracę o tym, jak zaczęła własną, jak otwierała własną budkę z hot dogami hamburgerami na jednej ze stacji kolejowych w Warszawie, na którą dostała zresztą pieniądze do finansowania z jakichś tam inkubatorów przedsiębiorczości na wydziale i powiedziała, że całe te 5 lat, które ona studiowała zarządzanie, w porównaniu z tym, co doświadczyła przez pół roku z otwieraniem własnego biznesu, nie miała nic wspólnego. Że przedsiębiorcy uczyli 5 czy 7 definicji przedsiębiorczości, to zupełnie nie ma się nijak do tego, co potem ją spotkało w życiu zawodowym. Co więcej, też się przekonała do tego, że te dotacje tak naprawdę do niczego nie służą, gdyż ona miała problem tego typu, że przy otwarciu na stacji, gdzie przedstawiła biznes plan, to wszystko,
dostała tą dotację, natomiast kilka dni przed otwarciem tej budki z hamburgerami przyszli panowie z sanepidu i powiedzieli, że pod żadnym pozorem nie można otworzyć tejże budki, gdyż rura, w której płynie woda, ma, pamiętaj, że marszałka Piłsudskiego i lata 20, więc trzeba całą tą instalację wymienić, co się wiąże z kosztem około tam 8 tysięcy złotych, czego nie było w tym programie zawarte, więc dziewczyna miała do wyboru albo zmarnowane pół roku, albo wyłożyć 8 tysięcy z własnej kieszeni, żeby dokończyć projekt i otworzyć własną firmę. Oczywiście to w przypadku jest gastronomii, gdzie są bardzo wygórowane wszystkie normy, spełnienie jest kosztowne, pracochłonne i tak dalej, ale nie każdy biznes musi się zaczynać od razu od dużych pieniędzy. Tutaj też jest taki mit jednego okienka, gdzie mamy taką propagandę, że właściwie wszystko zależy od tego, żeby wszystko można było w jeden dzień założyć firmę i w jednym okienku za darmo i tak dalej, i tak dalej. Ja tutaj jestem co do tego sceptyczny, gdyż założenie własnej firmy jest okazjonalne. Jeżeli przyjmiemy, że średni przedsiębiorca zakłada firmę w życiu raz czy dwa, to czy on załatwi to w jeden dzień czy w pięć dni, to nie ma dla niego różnicy. Potem przez całe życie, kiedy prowadzi tą firmę, to żeby było na przykład załatwienie zgody na przebudowę garażu w jeden dzień, a nie na przykład jak Roman Kluska, który chcąc wybudować oborę dla swoich zwierząt, na własnej podwórku, na własnej ziemi, za własne pieniądze, potrzebował półtora roku i 18 pieczątek różnych niezależnych instytucji. W tym sprawa tej obory na jego własnym polu otarła się o marszałka województwa małopolskiego. Dlaczego tutaj nie ma jednego okienka, żeby człowiek mógł jeden dzień załatwić? Co więcej, Roman Kluska podaje przykład, że on sprawdził dokładnie, kiedy chciał w latach 70. garaż wybudować na też również własnej posesji, to jemu w PRL-u się udało w jeden dzień. Gdy w latach 90. rozbudowywał swoją firmę i tam się prosił o zbudowanie jakiejś tam hali magazynowej o bodajże wymiarach 20 na 40 metrów, to zajęło mu 4 dni. To był ten 92 czy 93 rok. Tymczasem po 2000 roku ta obora kosztowała półtora roku zachodu, żeby można było wybudować za własne pieniądze, co pokazuje, że w warunkach polskich półtora roku może być sytuacja, że może ta obora być już niepotrzebna, bo na przykład zbankrutował, tak, przedsiębiorca, więc o wiele bardziej ważne jest w tym wypadku nie walka o jedno okienko, które wręcz zachęca ludzi, żeby zostawać przedsiębiorcami, którzy być może widząc, że jest łatwo założyć firmę, potem sobie nie poradzą w przyszłości. Więc jeżeli ktoś sobie poradzi w dzisiejszych czasach założeniem firmy, to być może jest większe prawdopodobieństwo, że poradzi sobie w późniejszym czasie. Także te trudne początki może są nawet potrzebne, żeby potem było już tylko łatwiej. Potem kolejna rzecz, wydaje mi się, że ważne jest to, że ktoś lubi odpowiedzialność, lubi ryzyko, powinien spróbować z własnym biznesem. Życie jest najlepszym nauczycielem. Ja z własnej perspektywy mogę powiedzieć, ja jestem od 5 lat prywatnym przedsiębiorcą, że lepiej zaczynać od rzeczy małych niż od rzeczy dużych. To jest taki słynny z filmu Kochaj albo rzuć, jak Pawlak do Karpowa mówił, że wyżej wleziesz, z większym pukiem zlecisz. No to tak samo jest tutaj, prawda? Nabrać pożyczek, nabrać sprzętu, potem którego nie będzie można spłacić, jest zdecydowanie łatwiej niż rozwijać powoli. W dzisiejszych czasach, kiedy jest internet, który jest tak naprawdę póki co przynajmniej, w miarę, nawet w warunkach polskich, sferą, która jest mało reglamentowana przez państwo i właściwie mało kontrolowana. I z tej przyczyny również rozwija się zdecydowanie szybciej niż proces legislacyjny w Polsce, czyli parlamentarzyści, rząd chciałby jak najbardziej ograniczyć rozwój internetu i biznesów internetowych, tym niemniej internet tak szybko się rozwija, że państwo i legislatura nie nadąża ze zmianami prawnymi, podążać za tym, jak się rozwija internet, co w uchwale internetu oczywiście jest. I właściwie dzisiaj zacząć biznes w internecie, to nie trzeba wielkich pieniędzy, wystarczy mieć pomysł, wystarczy mieć własną wizję tego, co się chce robić, zarejestrować domenę i można startować z biznesem, założyć działalność gospodarczą. To jest jedyne takie największe ułatwienie ukłon w stronę przedsiębiorców, co zresztą może było być zdziwieniu państwa, że to dokonało się za ministra Hausnera, czyli za czasów rządu Leszka Millera, który nie dość, że wprowadził podatek liniowy, który żadna partia prawicowa w Polsce się czy wolnorynkowa nie odważyła, a Leszek Miller to dla przedsiębiorców 19% podatek liniowy wprowadził.
to mamy dodatkowo jeszcze przez 2 lata niższą składkę ZUS-u, która jest niezwykle ważna, bo ja na przykład, gdy zaczynałem własny biznes, gdybym musiał od razu płacić te 800 czy 900 zł ZUS-u, być może by mnie to spowodowało, żebym nie był w stanie tego wytrzymać przez 2 lata. Tymczasem teraz przez te 2 lata pierwsze jest tam około 250 zł, co jest, powiedzmy sobie szczerze, do wytrzymania. Też nie ma co się przejmować początkowymi niepowodzeniami. W Stanach Zjednoczonych milionerem zostaje się średnio dopiero za 6 razem, kiedy się próbuje, więc nie warto się poddawać od razu na początku niepowodzeń. Biznes hartuje człowieka i jest niezłą szkołą życia. Pytanie, czy trzeba zawsze zostać milionerem i tym najważniejszym. Oczywiście no, każde byłoby miło, gdyby został milionerem, żeby został na topie, ale tak się nie dzieje, no bo gdyby każdy był największym przedsiębiorcą, no to jak by to wyglądało? Tymczasem statystyki, nawet w Polsce, gdzie ta równowaga jest zachwiana, ale to najbardziej widać w Stanach Zjednoczonych, gdzie wszyscy mówią, że jest wielki kryzys w Stanach Zjednoczonych, bo banki upadają, bo kredyty hipoteczne i tak dalej. Tymczasem w Stanach Zjednoczonych 91% produktu krajowego brutto nie wytwarzają banki, tylko wytwarzają małe i średnie firmy, czyli te, które są w basementach, które są w garażach, o których jest miliony i nikt nigdy nie słyszał, prawda? W Polsce, wedle danych Związku Przedsiębiorców i Pracodawców, 2/3 polskiego PKB wytwarzają małe i średnie firmy zatrudniające do 100 pracowników. Jest ich w Polsce 2,5 miliona i dają miejsce pracy 70% aktywnych zawodowo. I to udaje się zrobić, mimo skrajnie niekorzystnych warunków prowadzenia działalności gospodarczej, o których mówiłem wcześniej. Więc proszę sobie wyobrazić, co by było, gdybyśmy mieli takie warunki prowadzenia biznesu, jakie mają ludzie w Stanach Zjednoczonych, czy chociażby nawet w Irlandii, czy w Wielkiej Brytanii. Ci ludzie młodzi, którzy wyjeżdżają obecnie, nie musieliby wyjeżdżać wcale do Wielkiej Brytanii, żeby prowadzić biznes, to mogliby w Polsce prowadzić, mają wiedzę, znają języki, są zaradni i tak dalej. W polskich warunkach też warto powiedzieć, że nigdy się nie zazna nudy. Jest trochę komedii, prawda, jeżeli się idzie do urzędu i trzeba wypełniać 150 papierów, a na następny dzień tak dzwoni urzędnik, który mówi, że i tak się nie wypełniło wszystkich. Więc jest trochę komedii, jest trochę tragedii i trochę dreszczyku jak o najlepszym horrorze, bo nikt nie zna dnia i godziny, kiedy przyjdzie kontrola z Urzędu Skarbowego i znajdzie, że państwo są przestępcami albo wręcz zorganizowaną grupą przestępczą, bo tak też bywa przecież bardzo często. Ale nawet jeśli przyjąć, że nie każdemu z nas się uda, w przypadku moim na przykład, gdzie ja się zajmuję książkami, a w Polsce 50% ludzi ustawowo w ogóle nie sięga po książki, a z tych pozostałych 50, ci, którzy sięgają po książki, w zdecydowanej większości sięgają nie po te, które ja wydaję, a ja wydaję raczej literaturę dla bardziej ambitnych, więc prawdopodobieństwo, że ja zostanę jakimś wielkim milionerem, mi nie grozi. Tym niemniej robię to, co lubię, sprawia mi to ogromną frajdę i można powiedzieć, że tak jak Harry Brown, taki kiedyś był kandydat na prezydenta Stanów Zjednoczonych, napisał książkę How I Found Freedom in an Unfree World, w tłumaczeniu, jak odnalazłem wolność w zniewolonym świecie, to jeśli przeniesiemy to na obszar gospodarczy, to jeżeli chcemy zachować jakąś tam, powiedzmy, niewielką możliwość pozostania niezależnym i wolnym człowiekiem, to prowadząc własną firmę jest zdecydowanie łatwiej zachować tę wolność niż w innym obszarze działania, będąc pracownikiem najemnym, będąc urzędnikiem, będąc bezrobotnym. Firma trochę jest jak własne dziecko. Etat firmy, no to jest, prawda, że mamy 2 tygodnie urlopu w roku, mamy laptopa służbowego, mamy komórkę bez limitu minut i tak dalej, i tak dalej. Natomiast firma, no to jest jak własne dziecko, trzeba o nie dbać, jest podły, ciężka praca, ale też nie wie, co będzie jutro. Ja wstaję codziennie rano i tak jak urzędnik, który wie, że przyjdą do niego znowu ci sami niezadowoleni ludzie, on będzie też niezadowolony, będzie walka frakcyjna w biurze na piętrze o czajnik, prawda? Czyli będą na przykład imieniny tam pani Joasi, czy jakiejś innej pani, ja nie wiem, co będzie następnego dnia, to jest wszystko nieprzewidywalne, ale to też daje wielką niezależność, wolność i do pewnego stopnia swobodę. No i ci przedsiębiorcy właśnie, o których wcześniej mówiłem, są solą życia gospodarczego, są solą polskiej gospodarki, wytwarzają 2/3 PKB. Pytanie, dlaczego mimo tych pozytywów, o których tutaj mówiłem, tej roli społecznej, którą pełnią w Polsce przedsiębiorcy, mimo to przedsiębiorcy nie są
lubianymi ludźmi. Ja na przykład spotkałem się z takim zdaniem, kiedyś miałem takie spotkanie z kolegami i koleżankami z licea. Nie widzieliśmy się ileś tam lat i nagle też jedna z osób mówi do kogoś innego, że o, słuchaj, tam Pawłowi to się nie dało, co on tam, został prywatnym przedsiębiorcą, prawda? Bo jedni tam zostali menadżerami w jakichś wielkich firmach i tak dalej. No i to jest takie, że człowiek, który jest prywaciarzem, kapitalistą, no to jest człowiek, który jest kimś gorszym, czy kimś, komu się nie udało w życiu, no ja wręcz przeciwnie, nie uważam, że tak nie jest. Ale z czego wynika ta niechęć ogólna do przedsiębiorców, do tych kapitalistów, do tych ludzi, którzy ryzykują? Przede wszystkim jest taka książka, i tutaj nawet nie ma co wymieniać tych wszystkich cech, mentalność antykapitalistyczna Ludwiga von Misesa, polecam Państwu bardzo gorąco. W najnowszych ideach naszego biuletynu jest fragment tej książki. Dlaczego ludzie generalnie nie lubią kapitalizmu i dlaczego nie lubią szczególności kapitalistów, z czego wynika ta zazdrość zawiedzionych ambicji, z tego, że innym się udaje ciężką pracę i tak dalej. Nie chciałbym tego za bardzo rozwijać. No i tutaj można sobie też posunąć takie rozważania, co by było, gdyby w Polsce był prawdziwy ten kapitalizm. Gdyby w Polsce pozwolono ludziom działać, pozwolono ludziom bogacić się. To, że teraz premier, rząd mówi, że jesteśmy zieloną wyspą w Europie, a być może jutro, albo zaraz po euro, być może na jesieni będzie ogromny kryzys gospodarczy, co nie jest tajemnicą, nastąpi, to nastąpi zweryfikacja tego. Natomiast wydaje mi się, że też to właśnie nasza fundacja, że jeżeli Polska ma być krajem silnym, w którym się liczą ludzie na arenie międzynarodowej, to najlepszą drogą do tego jest to, żeby Polska była silna gospodarczo. A kiedy może być Polska silna gospodarczo? Tylko wtedy, kiedy obywatele będą zamożni i będzie rósł dobrobyt. A kiedy to może być? No wtedy, kiedy mamy wolną przedsiębiorczość, poszanowanie własności prywatnej. No i ten stosunek do małych i średnich firm, które są, jak wspomniałem, solą tego życia gospodarczego. Bo też wbrew temu, co się powtarza, widzą Państwo, że spada wartość złotego, że giełda bardzo pikuje w dół, no ale na giełdzie nie pomnaża się żadnego bogactwa. Z giełdy nie ma realnych bogactw, na giełdzie się gra, giełda jest hazardem, jedni tracą, tam jest właśnie gra o sumie zerowej. Banki nie tworzą żadnego bogactwa, banki mogą w dobrych warunkach pomóc komuś, a prawdziwe bogactwo pochodzi z pracy, z własności, dbania o własność indywidualną, a nie kolektywną, bo jest taki słynny przykład świętego Bernarda ze Sieny, który opowiedział historię, jak kilku rolników kupiło sobie osiołka na spółkę, który miał pracować na ich polach. No i pierwszego dnia pracował cały dzień na polu pierwszego rolnika. No ale rolnik, już było późno, noc zapadła, więc prowadził tego osiołka do zagrody i stwierdził, że no, skoro wczoraj ja dzisiaj nie zjadł, jutro będzie u drugiego pracował, to ten go nakarmi, więc nic mu się nie stanie, kiedy będzie mógł dzisiaj go nie nakarmi. Następnego dnia znowu pracował troszkę słabiej, więc tam dostał parę batów, więc żeby pracował lepiej. I ten na noc drugi rolnik go wprowadza znowu do zagrody, ale jest już tak zmęczony, mówi, że to bym nie chciał pracować ten osiołek, więc wczoraj jadł, jutro zje, to dzisiaj jak mu nic nie dam, to mu nic nie będzie. No i Państwo się domyślają, jak się ta historia kończy, że osiołek po prostu kończy swój żywot nieszczęśliwy. No i podobnie jest, będzie w Polsce. Jeżeli te małe i średnie firmy, jeżeli przedsiębiorczość będzie zabijana, no to w Polsce nie czeka nas świetla na przyszłość. Jeżeli mogę się tutaj trochę auto reklamy dla fundacji, to dla młodych ludzi bym polecał udział, organizuje nasza fundacja od kilku lat takie tygodniowe obozy językowo-przedsiębiorcze, gdzie uczymy się, są wykładowcy ze Stanów Zjednoczonych skupionych w Language of Liberty Institute, którzy przez tydzień uczą zarówno języka angielskiego, jak i podstaw przedsiębiorczości, tworzenie biznesplanu. Po takim tygodniowym kursie można spróbować z całą pewnością zdecydowanie łatwiej sił we własnym biznesie niż przed. Jeżeli ktoś nie zna nawet języka angielskiego, to nie jest to przeszkoda do wzięcia udziału w obozie, bo po to jest zapas, żeby się uczyć języka. I są ludzie, którzy kilka lat temu brali udział w naszych obozach, którzy spróbowali sił w biznesie. Właśnie ten obóz dał im tak zwanego powera do tego, żeby spróbować sił, że są w stanie przenosić góry.
Także w tym roku będziemy organizować pewną informację na naszej stronie internetowej, także polecam to Państwu bardzo serdecznie. Rozważenie tego, żeby wziąć udział w takim obozie, to nie ma właściwie ograniczeń wiekowych. Może każdy, kto jest zainteresowany, to chce i się nauczyć języka, i chce czegoś się o biznesie dowiedzieć, to w ciągu tygodnia się robi tyle, że wystarczy to spokojnie na przebrnięcie przez pierwszy okres. Jeśli mogę polecić lektury, które mnie osobiście dosyć ukształtowały, które zmieniły czy potrafiły przekazać wiedzę, która jest mi bardzo potrzebna w prowadzeniu biznesu i w ogóle w rozumieniu życia gospodarczego, to są oczywiście tych lektur jest więcej, ale takie dwie, które, że tak powiem, są esencją, które pozwalają na zrozumienie pewnych mechanizmów, to są dwie. Pierwsza to jest Fałsz politycznych frazesów, czyli pospolite zbudzenia w gospodarce i polityce, która ja ją przeczytałem w wieku 18 lat pierwszy raz i to zupełnie zmieniło obraz mojego postrzegania tego, co słyszę w wiadomościach, co słyszałem w radiu i czytałem w gazetach. Druga książka to są, o którym już mówiłem, genialnego Bastiata, dzieła zebrane, które pozwalają zrozumieć w ogóle cel ekonomii, sens ekonomii, tego, w jak niektóre propozycje parlamentarzystów, legislatorów są absurdalne i zupełnie niepotrzebne. I jest to właściwie uczta duchowa ta lektura, gdyż za pomocą niezliczonej wręcz ilości przykładów Bastiat pomaga zrozumieć, czym jest ekonomia, komu służy gospodarka i po co są przedsiębiorcy. Tutaj taki jeden przykład, najprostszy, mit zbitej szyby, taki jeden z najsłynniejszych, mówiony przez Bastiata, polega na tym, że gdzieś w jakimś miasteczku we Francji łowóz zbił szybę w piekarni. No i wielki dramat, ale z drugiej strony podchodzą ludzie i mówią, no ale spójrzmy na to z drugiej strony. No, piekarz stracił, musi wstawić nową szybę, ale zyskał szklarz. No więc, idąc tym tropem, możemy powiedzieć, że wybijają te szyby, no bo szklarze będą mieli pracę i będziemy napędzać koniunkturę. No jeżeli ekonomiści po wielkim kataklizmie, jak miał miejsce w zeszłym roku w Japonii, opowiadali o tym, że no co prawda Japonię dotknęła wielka tragedia, ale nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło, bo przecież będzie napędzona koniunktura i będą inwestycje, bo trzeba będzie odbudować całą tą skalę zniszczeń, która nastąpiła pod tsunami, po trzęsieniu ziemi, no to właściwie idąc tym tropem nie powinniśmy robić nic innego, jak modlić się, żeby jak najszybciej w Polsce nastąpiło albo trzęsienie ziemi, albo jakieś tsunami nas nawiedziło, które wszystko zmiecie z powierzchni ziemi i będziemy odbudowywać. No pytanie, czy to jest rzeczywiście sensowne? No Bastiat pisał, że nie, bo to, co widać w tym, jest to, że szklarz ma pracę. Natomiast te 10 franków, które piekarz musiał wydać na ponowne wstawienie szyby, mógł przeznaczyć na zakup butów, więc mógł dać pracę szewcowi. I to, czego nie widać, jest to, że jest koszt straconych możliwości. Ten szewc nigdy już tych butów nie wyprodukuje. Być może mógł podzielić 5 franków na zakup dobrego płaszcza, a 5 franków na zakup tych butów i ten, kto produkuje płaszcze, też nic nie zarobił. Tego nigdy już nie zarobił, bo musiał wstawiać bez przerwy tę szybę, którą mu niszczono. Także polecam. Ja tutaj jestem ze względu na to, że łączę ideę z własnym biznesem. Oferuję te dwie książki w bardzo promocyjnych cenach z rabatem 40% od normalnych cen. Także jeżeli ktoś byłby zainteresowany po spotkaniu, po dyskusji, to zapraszam do zakupu. Zapraszam też do współpracy z naszą fundacją. To jest adres naszej strony internetowej www.pafery.org. W Łodzi nasza coroczna konferencja się w tym roku odbędzie w październiku. Będziemy właśnie dyskutować na temat przedsiębiorczości, o tym, jak realizować wolność gospodarczą w praktyce, jak nawet w tych skrajnie korzystnych warunkach, jakie mamy w Polsce, można coś dobrego zrobić. Będą zapraszani ludzie i przedsiębiorcy, i eksperci, i dziennikarze, którzy pokażą pewne mechanizmy rządzenia życiem społecznym. Jeżeli ktoś z Państwa będzie zainteresowany, to jeżeli się Państwo wpisali na listę mailingową, która tutaj krążyła po sali, to będą Państwo na pewno takie zaproszenie do udziału w dwudniowej konferencji otrzymacie. Zapraszam, tam będzie naprawdę, to będzie po raz czwarty organizowane, to jest w różnych miastach Polski co roku. Za każdym razem z kolejnym rokiem jest coraz więcej tych ludzi, z coraz bardziej różnego spektrum społecznego. Ludziom się podoba, bo niektórzy mówią nawet do tego stopnia, że tyle, co przez te dwa dni na naszej konferencji się dowiedzą, poznają pewnych mechanizmów życia społecznego na temat gospodarki, na temat życia politycznego,
dowiedzą w ciągu tych dwóch dni, nie dowiadują się z mediów czy z gazet przez cały rok. Także tyle ze strony mojej. Mam nadzieję, że z częścią Państwa, może ze wszystkimi spotkamy się w Łodzi w październiku na konferencji, którą będziemy również razem przygotowywać we współpracy z Fundacją Aurea Libertas, Konradem i panem doktorem Wójcikowskim. Także ze swojej strony bardzo Państwu dziękuję za uwagę.